Cześć, witam w Dębowej Chatce. Jest to reedycja szóstego odcinka materiału o tajemniczych zaginięciach ludzi z regionu północnej Kalifornii w okolicy góry Mount Shasta. Tak jak opowiadałem wam w poprzednich filmach, cały ten obszar obfituje w opowieści o dziwnych, tajemniczych czy paranormalnych wydarzeniach. W trakcie poszukiwań materiału do tego odcinka natrafiłem na taką oto relację. Niedawno w związku z pracą przeprowadziłem się do Weed w Kalifornii. Jest to małe miasteczko tuż obok góry Mount Shasta. Jestem zapalonym wędrowcem i uwielbiam zwiedzać. Historia ta wydarzyła się w czwartek, 7 lipca 2020 roku. Tego dnia miałem wolne, więc postanowiłem wybrać się na spacer po górach. Pogoda była idealna. Wsiadłem do samochodu i pojechałem leśną drogą do samego jej końca. Było około godziny 15. Lato, bezchmurne niebo, czyste górskie powietrze. Wysiadłem z auta i zacząłem iść w kierunku góry. Na początku nie działo się nic dziwnego. Po drodze widziałem mnóstwo ptaków i wiewiórek. W powietrzu czuć było zapach lasu. Gdy dotarłem do małej, wyschniętej rzeki. Zauważyłem, że coś jest nie tak. Zatrzymałem się, aby zrobić zdjęcia krajobrazu, i zorientowałem się, że było bardzo cicho. Przez całą drogę słyszałem śpiew ptaków oraz szum wiatru. Teraz w jednej chwili zrobiło się bardzo cicho: żadnych ptaków, wiewiórek czy innych zwierząt. Nie było słychać wiatru, co w górach jest dość nietypowe. Pomyślałem, że to zapewne dziwny zbieg okoliczności, i zacząłem iść wzdłuż rzeki. Szedłem dalej i jedyne co słyszałem, to moje własne kroki. W pewnej chwili nie mogłem pozbyć się wrażenia, że jestem obserwowany. Nigdy w życiu nie czułem czegoś takiego. Nie było to coś na zasadzie sąsiada, który patrzy na ciebie przez okno, a raczej jakby wiele osób obserwowało każdy Twój ruch, jednocześnie Cię badając. Jednak tego, co wydarzyło się później, nie zapomnę do końca życia. Nagle ciszę przerwał dźwięk przypominający nucenie coś na zasadzie piosenki bez słów, ale jednocześnie brzmiało to jakoś elektrycznie, podobnie do linii telefonicznych. Nie było to zbyt głośne i słyszałem to dookoła siebie, ale jednocześnie głośniej z jednego kierunku. Gdy spojrzałem w miejsce, z którego dobiegał, po drugiej stronie wyschniętej rzeki, zobaczyłem to coś. Około 30 metrów przede mną, na zarośniętym drzewami i krzewami brzegu, stała biała postać. Była wyższa niż człowiek, i wyglądała prawie jak duch. Nie miała oczu, w ogóle to coś nie miało twarzy. Chociaż widziałem jego owalną głowę. Jego ręce były dłuższe od ludzkich. Nie widziałem nóg, bo zakrywały je rosnące w tym miejscu krzewy. Czułem jednak, że na mnie patrzy, jakby mnie analizował. Nawet z daleka widziałem, że jego ciało miało bardzo dziwną teksturę jakby porcelana lub jedwab na pewno nie był to człowiek. W tej chwili byłem totalnie zszokowany i przerażony. Zastygłem w miejscu, jakby ze strachu. Oboje patrzyliśmy na siebie. Chwila ta, według mnie, trwała nie więcej jak 20-30 sekund, jednak wtedy wydawała mi się wiecznością. Powoli zacząłem iść do tyłu. Udało mi się zrobić nie więcej niż dwa kroki, gdy to coś przechyliło głowę. Wyglądał na zaciekawionego lub nawet zaskoczonego tym, co robię. Przez cały czas słyszałem to elektryczne brzęczenie, i gdy tylko zrobiłem kroki w tył, dźwięki te stały się dużo głośniejsze. Odwróciłem się za siebie, aby sprawdzić, czy nie ma nikogo za mną i czy mogę uciec. I wtedy dźwięk nagle ucichł, jakby ktoś go wyłączył. Lekko oszołomiony spojrzałem w stronę tego czegoś, jednak już go tam nie było zniknął. Nigdzie nie było po nim śladu. Jak tylko zorientowałem się, że go tam nie ma, pobiegłem tą samą ścieżką, którą tu dotarłem, tak szybko, jak tylko byłem w stanie. Nawet po tym, jak to coś zniknęło i kiedy biegłem do samochodu, ciągle czułem, że jestem obserwowany ze wszystkich stron. Kilka razy o mało się nie potknąłem. Kiedy dotarłem do auta, odgłosy zwierząt i szum wiatru nagle wróciły. Byłem tak przerażony, że jechałem najszybciej jak mogłem z dala od tej góry. Nigdy w przeszłości nie przydarzyło mi się nic paranormalnego, i szczerze mówiąc, zawsze byłem bardzo sceptyczny wobec takich rzeczy. Jednak to doświadczenie sprawiło, że zacząłem kwestionować wiele rzeczy. Chyba nie chcę wracać na tę górę. Od czasu tego incydentu śnią mi się koszmary o tym, co przeżyłem. Najdziwniejsze jest to, że nie jestem w stanie powiedzieć, co dokładnie tam widziałem, ani jak to coś nazwać. Bohater tej opowieści podał koordynaty, gdzie zaparkował swój samochód. Znajdziecie je w opisie odcinka. Wystarczy wkleić je w Google Maps. W historii tego typu jest bardzo wiele. Przewija się w nich motyw absolutnej ciszy. Coś jakby ofiara znalazła się w pewnego rodzaju bańce. Dziwne mechaniczne dźwięki, przerażenie, uczucie bycia obserwowanym. Ciekawe, czy osoby, które tajemniczo zaginęły, miały podobne odczucie, zanim to nastąpiło. przejdźmy teraz do spraw z dzisiejszego odcinka Oto pierwsza z nich Alton Lynn 63 lata zaginął 16 listopada 1971 roku Alton na co dzień mieszkał w San Joaquin w hrabstwie Tohema w stanie Kalifornia jednak miesiące letnie spędzał w swoim domku letniskowym który zlokalizowany był nad jeziorem Szasta w okolicy kopalni Bully Hill. Alton znał całą tę okolicę, gdyż spędził tu większość swojego życia. 63-latek zajmował się trenowaniem psów myśliwskich. Uwielbiał przebywać na świeżym powietrzu i wszystkie związane z tym aktywności. Cierpiał na rozedmę płuc i nie był w stanie przejść na większą odległość. 9 listopada 1971 roku przyjaciel Altona postanowił go odwiedzić. Mężczyzna przyjechał na miejsce, ale nie zastał lina w swojej chacie. Pomyślał, że Alton udał się na polowanie. Domek był otwarty, więc napisał mu notatkę i zostawił ją na stole. 11 listopada, czyli dwa dni później, inny kolega Altona o imieniu Frank. Przyjechał do niego i znalazł tę kartkę. Oznaczało to, że 63-latek nie wrócił z polowania. Mężczyzna zdziwił się i jednocześnie zmartwił, gdyż podejrzewał, że musiało się stać coś złego. Zaczął jeździć po okolicznych drogach. Po krótkiej chwili spostrzegł auto Altona, zaparkowane na poboczu drogi około 300 metrów od jego chaty. Frank zaparkował swoje auto obok i podszedł bliżej. W środku, na tylnym siedzeniu, znajdowały się psy myśliwskie należące do 63-latka, a na przodzie jego strzelba. Jednak jego samego nie było nigdzie dookoła. Dzień wcześniej mocno padało, więc pomimo przeszukania najbliższej okolicy, mężczyzna nie znalazł ani jednego śladu swojego kolegi. Frank zadzwonił po szeryfa, a ten pojawił się na miejscu. Uwolniono psy, które były wygłodniałe i odwodnione. Zadbano o nie, a w międzyczasie szeryf i lokalni strażnicy leśni poprosili o wsparcie z Crystal Creek Conservation Camp. Pracownicy obozu wysłali ponad 100 poszukiwaczy. Intensywne poszukiwania trwały przez 7 dni. Przyjaciele Altona pomagali w poszukiwaniach i poinformowali szeryfa, że zaginiony ma rozedmę płuc i nie może być daleko. Zeznali, że 63-latek po wyjściu z samochodu był w stanie przejść maksymalnie 100 metrów. Po tygodniowej akcji ratowniczej nie znaleziono niczego. Przyjaciele Altona przeczesywali okolice jego chaty i miejsca, gdzie znaleziono jego auto, przez kolejne pół roku. W kwietniu 1972 roku w lokalnej gazecie pojawił się artykuł mówiący, że Alton Lynn nadal nie został odnaleziony. Podsumowując, mamy tu znany z Missing 411 schemat. Starsza schorowana osoba znika bez śladu. Samochód zaginionego zostaje odnaleziony na poboczu, a wszystkie jego rzeczy, a także ukochane psy, zostają w środku. Broń i dokumenty również. Nagła zmiana pogody zatarła wszelkie ślady. Zastanówmy się przez chwilę: co może spowodować, że jadąc samochodem, zatrzymujesz się, zostawiasz wszystko łącznie z bronią i idziesz w nieznane? Jeśli Alton zobaczyłby na przykład Jelenia i chciałby go upolować, to wziąłby ze sobą broń. Jeśli zobaczyłby jakiegoś drapieżnika, to raczej nie wyszedłby z auta w ogóle, a jak już, to na pewno nie bezbronny. Wygląda to tak, jakby Alton zobaczył coś na tyle interesującego, że zaciekawiony opuścił samochód, nie odczuwał lęku i nie chciał, aby jego psy na przykład pobiegły w kierunku tego czegoś. Dlatego też zaparkował auto, zostawił wszystko, gdyż zakładał pewnie, że zaraz wróci i nic mu nie grozi. Niestety dla niego okazało się inaczej. Sprawa numer 2: Karl Herbert Landers, 69 lat. Zaginął 25 maja 1999 roku. Karl Landers urodził się 26 sierpnia 1929 roku i mieszkał w mieście Orinda w stanie Kalifornia. W chwili zaginięcia miał 69 lat. Jego przyjaciele opisywali go jako będącego w wyjątkowo dobrej kondycji fizycznej. Landers był maratończykiem, zapalonym turystą i wspinaczem. Przez 30 lat biegał każdego ranka. Pobiegł nawet w maratonie bostońskim i ukończył go w czasie 5 godzin i 30 minut. W maju 1998 roku Karl postanowił wspiąć się na górę Mount Shasta. Jego celem życiowym stało się zdobycie każdego najwyższego szczytu w każdym hrabstwie stanu Kalifornia. W sumie Landers zdobył 57 z 58, które są do zdobycia. Tak więc góra ta była ostatnim szczytem, na który nie wszedł. Góra Mount Shasta jest najwyższym wzniesieniem hrabstwa Siskiyou, jednak nie jest to najwyższe wzniesienie w Kalifornii. Zajmuje ona dopiero piąte miejsce. Jego wyprawa na tę górę w maju 1998 roku zakończyła się niepowodzeniem. Tak więc w maju 1999 roku, Karl postanowił podjąć kolejną próbę zdobycia tego szczytu. W wyprawie tej towarzyszyli mu dwaj koledzy, których poznał w klubie dla biegaczy: 60-letni Barry Gilmour, i 64-letni Milton Gaines. Panowie zaplanowali rozpoczęcie wyprawy szlakiem Bunny Flat Trailhead. Następnym przystankiem miał być Horse Camp, a potem miejsce zwane 50-50. Noc wcześniej panowie przyjechali na miejsce i zatrzymali się w pobliskim motelu. Następnego ranka około godziny 4 rano wyruszyli na wycieczkę. Szlak Bunny leży na wysokości 2091 metrów nad poziomem morza. A trasa na szczyt Mount Shasta ma długość około 9,5 km. Wspinacze zabrali ze za sobą czekany, raki, ciepłą odzież, plecaki, jedzenie i wodę. Na całym szlaku zalegał śnieg. Karl podczas wędrówki zażywał lek o nazwie Diamox który pomagał w łagodzeniu objawów choroby wysokościowej. Jednak efektem ubocznym było rozwolnienie. Z tego powodu Karl musiał co jakiś czas zatrzymywać się i chodzić za potrzebą, za drzewo lub jakiś głaz. Po dotarciu na 50-50 czyli miejsca oddalonego o jakieś 300 metrów od Helen Lake, ekipa rozbiła namiot. Wiał silny wiatr i trójka wspinaczy widziała wielu turystów wracających ze szczytu. Wkopali więc namiot głęboko i przenocowali tam. W nocy Karol musiał co jakiś czas wychodzić na zewnątrz, aby się załatwić. Rankiem nadal nie czuł się najlepiej, więc razem z kolegami stwierdzili, że jeśli wyruszą razem, to będą musieli co chwilę się zatrzymywać, więc lepiej będzie, jak on ruszy sam. Jako pierwszy, a Milton i Barry zwinął namiot i go dogonią. Wiał dość silny wiatr i wydawało się mało prawdopodobne, aby byli w stanie zdobyć szczyt tego dnia. Mieli spotkać się na Helen Lake, czyli 300 metrów dalej, i tam zdecydować, co robić. Ogólnie cały ten obszar pokryty jest skałami. Nie ma tu żadnych szczelin czy jaskiń, tylko szeroka, otwarta przestrzeń i nie ma opcji, żeby na niej zabłądzić. Nie ma też opcji, żeby gdzieś albo w coś wpaść. Oprócz śniegu zalegającego na skalnym podłożu, nie ma tu lodu z głębokimi szczelinami. Poza tym jest to dość popularna trasa i w tym samym czasie razem z Karlem wchodzili i schodzili inni turyści. Landers miał na sobie, w zależności od źródeł, dwie lub trzy warstwy odzieży, plecak z wodą i jedzeniem, a na butach raki do chodzenia po śniegu i lodzie. Po 30 minutach, jak Karl opuścił namiot, jego koledzy postanowili ruszyć za nim. Jednak tym razem Barry nie czuł się zbyt dobrze, więc w połowie drogi na Helen Lake powiedział, że wraca do samochodu i tam się spotkają. Nad jezioro wyruszył więc sam Milton. Kiedy dotarł na miejsce, było tam około 20-25 rozbitych namiotów i wiele turystów, jednak nie było tam Karla. Gaines zapytał strażnika górskiego, czy widział starszego mężczyznę idącego na szczyt. Strażnik odpowiedział, że dzisiaj tylko jedna osoba ruszyła na szczyt i wskazał palcem na sylwetkę wchodzącą na górę. Milton bardzo się zdziwił, ponieważ nie tak się umawiali, więc także ruszył na szczyt. Jednak po pokonaniu około 100 metrów zobaczył, że osoba ta idzie bardzo szybko i nie ma możliwości, aby był to Karl. Wrócił więc na Helen Lake i ponownie zapytał strażnika, czy widział kogoś jeszcze, a ten odpowiedział, że nie. Milton wrócił na 50-50 i tam także nie było Karla. Przez około godzinę zastanawiał się, co robić. Ostatecznie wrócił na Bunny Flats około godziny 20 i zgłosił zaginięcie swojego kolegi do biura szeryfa hrabstwa Siskiju. Akcja poszukiwawcza rozpoczęła się następnego dnia rano. Zarówno Barry, jak i Milton z samego rana wrócili na szlak i zobaczyli, że na miejscu są już strażnicy leśni, oraz zastępcy szeryfa hrabstwa Siskiyou. Barry zadzwonił do żony Karla, Bobby Landers, a ta przyleciała na miejsce. Na górę Mount Shasta sprowadzono dziesiątki poszukiwaczy, helikopter z kamerą termowizyjną, a także zespoły z psami tropiącymi. Helikopter Gwardii Narodowej poleciał na górę, wysadził wspinaczy z zespołu Search and Rescue, a ci schodzili w dół osobnymi ścieżkami. Sprawdzono każdą możliwość. Karl miał do przejścia 300 metrów i tam czekać na swoich przyjaciół. Tak jak wspomniałem wcześniej, na tym terenie są jedynie skały. Nie ma tam przepaści, drzew, dużych głazów, więc nie ma opcji, żeby się schować lub gdzieś wpaść. Nigdy nie znaleziono żadnej części jego odzieży. W wywiadzie, jaki przeprowadził Polides z głównodowodzącym akcją poszukiwawczą Karla Landersa, Grisem Adamsem, Dave zapytał go, co według niego stało się z 69-latkiem. Grease odpowiedział: Przez 35 lat nigdy mi się to nie przetrafiło. Byliśmy na tej górze i wyglądało to tak, jakby nigdy go tam nie było. Sprowadziliśmy psy. Ratownicy sprawdzali każdy zakamarek, każdą większą skałę. Rozmawialiśmy z turystami na Helen Lake i nikt go nie widział. Wokół ścieżki, po której szedł, leżał śnieg, jednak nie było na nim żadnych śladów. Nie było również śladów, że jakimś sposobem opuścił szlak. Istnieją dwie opcje: albo wszedł do środka góry, albo z niej odleciał. Podsumowując, jest to jedna z najdziwniejszych historii w serii Missing 411. Przyjaciele Karla nie mieli żadnego motywu, żeby zrobić mu krzywdę, a nawet jeśli chcieliby to zrobić, to po co wchodzić z nim na górę? Jeśli popatrzycie na zdjęcia, to nie ma tam żadnego dogodnego miejsca, aby schować ciało. Jeśli zamordowaliby go wcześniej, to po co sami wchodziliby na górę? Jeśli więc to nie koledzy są za to odpowiedzialni, to co takiego stało się z 69-latkiem? Nie ma na tym terenie szczelin, jaskiń, dziur, drzew, większych głazów, zupełnie nic. Poszukiwacze nie znaleźli także żadnych rzeczy należących do Karla. Często zagubieni zostawiają po drodze różne rzeczy, aby lżej im było iść, jednak w tym wypadku nie znaleziono niczego. Wygląda to tak, jakby dosłownie zniknął. Minęło ponad 24 lata, a Karl Landers nadal nie został odnaleziony. Sprawa numer 3. Stephen Michael Morris. 59 lat. Zaginął 2 sierpnia 2014 roku. Historia ta wydarzyła się w lesie narodowym Shasta Trinity. Jest to obszar ochrony przyrody zlokalizowany na północ od miejsca, gdzie zaginął omawiany w pierwszej sprawie Alton Lynn i na południe od góry Mount Shasta. Nie jest to sprawa z serii Missing for One One. Nie wspomina o niej Polides ani nikt inny. Przeczytałem o niej na stronie strangeoutdoors.com. Jednak wydawała mi się na tyle ciekawa, że postanowiłem o niej opowiedzieć. Steve Morris urodził się 26 maja 1955 roku. Wraz ze swoją żoną Carrie byli psychologami. Oboje prowadzili praktykę terapii rodzinnej w mieście Santa Rosa. Steve był doświadczonym wędrowcem i każdy wolny czas spędzał chodząc po górach. W sierpniu 2014 roku Morris jak co roku wybrał się na kemping z grupą przyjaciół z pierwszego kościoła presbiteriańskiego w Santa Rosa. Grupa wędrowała wokół jeziora Stoddart i góry Billy's Peak w Shasta Trinity National Forest. 2 sierpnia grupa 9 mężczyzn dotarła nad jezioro Stoddard. Było to na wysokości 1828 metrów nad poziomem morza. Niestety, w związku z panującymi w oddali pożarami lasów, niebo było lekko zamglone przez dym, a ciszę co chwilę przerywał warkot silników helikopterów straży pożarnej, które co chwilę pobierały wodę z jeziora. Na szczęście dla turystów po niedługim czasie maszyny przestały zakłócać spokój. Mężczyźni zjedli lunch i rozmawiali, co robić. Morris chciał iść dalej i wejść na górę Billy Speak. Panowie Bowen i Bankson chcieli wrócić do obozu, a Shoulders nie mógł się zdecydować. Wędrówka na górę była męcząca i wyczerpująca teren obfitował w kłujące zarośla manzanita i szorstkie postrzępione skały, a wszystko to znajdowało się na garnitowych głazach, które czasami są śliskie jak lód. Nie była to wyprawa dla ekspertów, jednak wymagała nieco wysiłku, a grupa była już zmęczona. Z wyjątkiem Morisa, który jako jedyny był w długich spodniach, które w przeciwieństwie do jego kolegów w szortach Chroniły jego nogi przed kolczastymi krzewami Manzanity. W końcu jednak Shoulders powiedział Morrisowi, że pójdzie razem z nim na Billy's Peak, podczas gdy pozostali dwaj mężczyźni wrócą do obozu. Tuż przed wyruszeniem Shoulders zrobił ekipie zdjęcie. 45 minut później Morris i Shoulders dotarli na szczyt. Nagrodą był wspaniały widok, który w pogodne dni obejmuje szereg pasm górskich na horyzoncie. Poniżej znajdują się jeziora i rzeki, a nad wszystkim góruje masywny szczyt Mount Shasta. Obaj mężczyźni spędzili kilka chwil na szczycie. Shoulders powiedział, że ostatnia część wędrówki była dość trudna i obaj panowie musieli się wspinać, chwytając się półek skalnych Steve był w swoim żywiole, gdyż uwielbiał takie rzeczy, wyznał jego przyjaciel Shoulders. Słońce powoli chyliło się ku zachodowi, a przed nimi była jeszcze dwugodzinna wędrówka z powrotem do obozu, więc obaj zaczęli schodzić z góry. Gdzieś po drodze rozdzielili się. Z relacji Shouldersa wynika, że Morris według niego musiał wybrać inną trasę powrotną. Shoulders był przekonany, że zmierzają do miejsca, gdzie jedli lunch. Jednak w pewnym momencie zobaczył on Morisa idącego w poprzek grani. Pomachał do niego, ale Steve go nie zobaczył. Trzęsąc się i tracąc czucie w nogach, Shoulders schodził w dół, nie spuszczając przyjaciela z oczu. Ale kiedy dotarł do polany, Morisa nigdzie nie było. Shoulders wiedział, że Steve nigdy nie szedł zbyt szybko. Był doświadczonym, ostrożnym i rozważnym wędrowcem. Gdy widział, że inni idą wolniej, nie poganiał ich, tylko sam zwalniał. Po dotarciu do polany, na której jedli lunch, Shoulders wołał Steve'a po imieniu, jednak nie usłyszał odpowiedzi. Mężczyzna spędził godzinę szukając przyjaciela. Nigdzie go nie było. Wiedział, że to do niego niepodobne, aby ruszył sam do obozu, jednak nie było innej opcji. Shoulders po dotarciu do obozu zorientował się, że Morisa tam nie ma. Kilku mężczyzn wróciło razem z nim na grzbiet i spędziło około 4 godziny szukając kolegi, ciągle wołając jego imię. Nie mieli innego wyjścia, jak tylko wrócić do obozu. Po powrocie dwóch członków grupy poszło w kierunku miejsca, w którym był zasięg i zadzwonili po pomoc. Ale zanim powiadomiono biuro szeryfa hrabstwa Trinity, było już ciemno i zbyt późno, aby rozpocząć poszukiwania. O świcie na miejscu zjawił się zespół poszukiwawczo-ratowniczy i razem z psami tropiącymi przeczesywali cały teren góry Billy's Peak. Na miejsce wysłano również helikopter. Wycieńczeni mężczyźni wrócili do Santa Rosa i powiadomili żonę Steve'a, Kerry Morris. Kobieta następnego ranka pojechała wraz ze swoją siostrą na miejsce, aby pomóc w poszukiwaniach. Razem z nimi na miejsce udał się pastor Flowers. Shoulders po powrocie do domu i rozmowie z żoną następnego dnia również wrócił, aby szukać swojego przyjaciela. Obszar, na którym biwakowała grupa, znajdował się na wysokości 1828 m nad poziomem morza, a temperatura w nocy spadła do minus 7 stopni Celsjusza. Poszukiwacze rozpoczęli akcję ratowniczą rankiem 3 sierpnia 2014 roku, jednak nie byli w stanie znaleźć jakichkolwiek śladów. Akcja ratownicza była utrudniona ze względu na stromy teren. Śliskie garnitowe skały, a także pobliski pożar lasu. W ciągu kolejnych kilku dni na miejscu pojawiły się helikoptery, elitarna jednostka ratownictwa górskiego Marines Bay Area, ekipy z psami tropiącymi i kadawerowymi oraz ponad 100 certyfikowanych wolontariuszy poszukiwawczo-ratowniczych. Helikoptery Black Hawk transportowały ratowników na stoki wokół góry Billy's Peak. Tropiciele ustalili, że znaleźli ślady świadczące, że podążają za osobą, której chód wskazuje na uraz lewej strony tułowia. Jednak po czterech i pół dniach pomiędzy 7 a 8 sierpnia 2014 roku departament Szeryfa hrabstwa Trinity zawiesił oficjalne operacje poszukiwawcze. Rodzina i przyjaciele nie poddali się i przy pomocy ogromnej liczby wolontariuszy kontynuowali poszukiwania. Na ten cel zebrano ponad 42 tysiące dolarów. W ciągu 10 kolejnych miesięcy przeprowadzono aż 21 wypraw na górę Billy's Peak. W tym czasie spotkano tam dwa niedźwiedzie i pięć grzechotników. 10 sierpnia 2014 roku Jim Higgins, pilot helikoptera z Chico w Kalifornii, skontaktował się z rodziną Morris i zaoferował pomoc. Ponad 60 wolontariuszy prowadziło poszukiwania na ziemi. Wykonano ponad 5000 zdjęć strefy poszukiwań, a ich analizą zajęło się 135 wolontariuszy z ASEST, czyli Aerial and Satellite Image Search Team. Trzech tropicieli z Joel Hardin Professional Tracking Service, a także siedem zespołów psów do wykrywania ludzkich szczątków. Korzystając z nisko lecącego helikoptera, Jim Higgins był w stanie zlokalizować obszar osuwiska schodzącego ze szczytu o wysokości 2286 metrów nad poziomem morza gdzie Steve był widziany po raz ostatni. Zauważył on także zsuwającą się poluzowaną skałę, która jego zdaniem oznaczała miejsce upadku Morisa. Osuwisko to kończyło się w miejscu, w którym poszukiwacze znaleźli ślady stóp pasujące do butów firmy Keen w rozmiarze 9, które nosił Steve. Zespół poszukiwaczy doszedł do wniosku, że Morris spadł 10 metrów w dół z garnitowego klifu na górze, a następnie spadł dodatkowe 5 metrów, przesuwając skały i pozostawiając odciski na ziemi. Niestety, pomimo tych ustaleń, nadal nie odnaleziono żadnych innych śladów ani szczątków. Sporadyczne poszukiwania wolontariuszy trwały również zimą. Gdyż próbowano znaleźć kości, które mogłyby dostarczyć DNA. Pod koniec 2014 roku włosy z kawałkiem tkanki miękkiej zostały zlokalizowane w wąwozie. To, że są to ludzkie tkanki, potwierdził pies kadawerowy i analiza przeprowadzona przez Body Technologies. Wynikało z tego, że Steve Morris przeszedł ponad 3,2 km. Do miejsca, które znajdowało się około 300 metrów od drogi, na której można byłoby go łatwo znaleźć. Dr. Arpet Wes, antropolog sądowy, który przez 20 lat pracował w Oak Ridge National Laboratory, a wcześniej na Uniwersytecie Tennessee, zgodził się przebadać te szczątki za pomocą spektrometru. Ustalił on, że były to rozkładające się ludzkie tkanki. Kerry Morris, czyli żona Steve'a, otrzymała e-mail od doktora Vesa w maju 2015 roku i zdecydowała się odwołać trwające poszukiwania. Nie znaleziono DNA, które łączyłoby je ze Steve'em Morrisem, ale wdowa po nim przyjęła to jako ostateczną odpowiedź. Sąd najwyższy hrabstwa Sonoma na podstawie tych dowodów zgodził się wystawić akt zgonu. Podsumowując, sprawa ta może wydawać się dość prosta i nie być w ogóle tajemnicza. Steve razem z kolegami poszedł na górę Billy Speak. Morris szedł nieco szybciej, pośliznął się i spadł, zobaczył niedźwiedzia i zaczął uciekać. Ugryzł go grzechotnik, spanikował i spadł. Opcji jest tutaj wiele. Jednak jeśli wejdziemy na oficjalną stronę Departamentu Sprawiedliwości Stanu Kalifornia, Stephen Michael Morris nadal widnieje tam jako osoba zaginiona. Pomimo, że jest rok 2023, a umieszczono go na tej liście w 2014. Jedna z osób na forum o osobach zaginionych. W 2018 roku wysłała e maila w tej sprawie. Z pytaniem, dlaczego Morris nadal jest na tej liście, skoro niby został znaleziony, ich odpowiedź brzmiała: tak, wiemy i co z tego? Nie wiem, jak odczytywać tę odpowiedź. To znaczy, wiemy, że jest znaleziony, ale jesteśmy zbyt leniwi, żeby ściągnąć jego wizerunek z naszej strony od 9 lat? Czy też nie mamy żadnych dowodów na to, że jego znaleziono i trzymamy go nadal u nas w bazie danych, pomimo że sąd uznał go za zmarłego, a jego żona otrzymała akt zgonu? Nie jestem specjalistą od badań DNA i z informacji, które można znaleźć na internecie, wynika, że do analizy potrzeba 5 do 7 włosów z tebulkami. W tym wypadku mówimy o kankach z włosami. Ciężko jednoznacznie stwierdzić, czy rzeczywiście nie dało się zrobić tych badań, czy też wiedziano, że nie są to szczątki Morisa i starano się ulżyć jego żonie i zakończyć tę sprawę. Co jednak stało się z jego ubraniami i butami? Zwierzęta oczywiście mogłyby zjeść jego ciało, jednak wątpię, aby skonsumowały buty, spodnie, pasek czy plecak. W wielu sprawach zaginięć ludzi odnajdywano odzież czy sprzęt ofiary nawet po dziesiątkach lat. Nikt nie wie, czy Steve zmarł zaraz po upadku i jego szczątki zostały przeniesione przez zwierzęta, czy też przeżył i udało mu się pokonać jakąś odległość. Fakty są takie, że jedyne co udało się odnaleźć to kilka włosów z tkanką, i nigdy nie potwierdzono na 100%, że należały one do zaginionego Stevena Morisa. Jak zawsze, piszcie w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Jeśli chcecie wesprzeć jakoś moją pracę, zawsze możecie to zrobić poprzez patronite lub by coffee. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejny film dębowej chatki.